numer 60, z Poznania przyjechałem, brycki Łukasz. Aha. Powiedz mi, co cię motywuje do takich wyścigów? Nie wiem, lubię to. Jechałeś już coś takiego? W zeszłym roku jechałem tutaj Beskidy Trophy. A, okej, okay. Długi, krótki? Długi. Czyli etapówki? No, etapówki, no. Znaczy, generalnie chciałem od maratonu tygodniowych, nie? Aha. Cykle maratonu, gdzieś tam mówię do Polsce, kaczmarki, czasami jakiś bike maraton. Ale w tym roku zrezygnowałem, w tym roku nastawiłem się na takie długie. Ja też jechałem teraz w Łuszycy, tą rozgrzewkę to była we wrześniu, tam jest jakiś extreme coś tam na 100 km, 4000 metrów w pionie. Pojechałem teraz 35. Dobra, zachowujcie się, bo w kamerze jesteś. Masz coś do spania, widzę? Tak, tu mam śpiwór, hamak. Będzie spanko. Będzie. Ile dzisiaj zamierzasz zrobić? No ja dam radę, nie wiem. Tak chciałem 100-120. O, widzę, że tatuaż jest prawidłowy. Pokaż do kamerki tatuaż. O. Brawo! Chyba, że masz jakieś inne plany. Co byś powiedział ludziom, którzy się zastanawiają, szykują jakieś porady w ogóle? Niech próbują właśnie sił. Nie, żeby jedynie jak najmniej bagażu zabierać. Bo jest co targać. A masz rzeczy do spania? Nie. I w ogóle nic. Patera. Ale śpiwora też nie nic. Nie. Po prostu. No to się sprawdza. No mi się sprawdza na razie. Bo wiele osób się bało, że to długi weekend, że to, że tamto. Ale nie rozumiem, ale że nie. Taka przyjaźń, ludzie są po wsiach i bez problemu wszystko idzie zaradzić. A jak z jedzeniem sobie radzisz? No jedzenie w schroniskach, no i sklepy. Największa ilość słodkiego, nie? W ciągu roku tyle chyba nie wiem, to tu. A jakieś takie momenty trudne, które ci utkwiły w pamięci, no może poza awarią manetki? No podejście, z rajczy. Pionowa ściana. A, tam na Zapolance, okej. Okay. Tak, tam to podejście. Ojej. Ciężko tam było wejść. A gdzie wjechać? Wykończyło mnie totalnie.
Nie było się bez awarii? Nie było się bez awarii. Co się stało? Manetka się rozsypała od przerzutki. Ale udało się. Kurczę, nie pamiętam w miejscowości. Teraz niedawno? Przy tym zalewie. 2 dni temu. A, tam w Szczelnicy. No. Też to nie. W Szczelnicy przyjechał pan. Nawet nie pamiętam imienia. I przywiózł manetkę. Używaną, bo nie było używaną, ale działa. Na pewno lepiej niż moja, bo nie działała w ogóle. Wczoraj nie wymieszał, dzisiaj nie było motywacji, żeby rano wyruszyć. Chciałem podpoczywać. Rozumiem, że jedziesz sam, tak? Sam wyruszyłeś i sam jedziesz? Sam wyruszyłem. Sam większość razy jadę. Czasem się tam gdzieś z kimś porozmawia. Ale jak to się mówi, solo. Ale nocą nie jedziesz. Nocą śpisz. Nie. Nocą śpię. Za rok powtórka? Tak. Już strona poinformowana. Jakieś będą inne założenia, czy po prostu to samo? No wiele osób się odgraża, że drugi występ będzie sportowy. Pierwszy jest... To też jest sport. No. Tutaj taki chłopak wczoraj jechał, mówi, a w przyszłym roku jak to przytnę. Ja bardziej nastawienie na fan. Ciekawe doświadczenie. Bardzo. Dźwięki przyrody. Niesamowite. Coś pięknego. Prawdziwa wolność.
Jak do tej pory oceniasz wyścig? Elegancko. Elegancko. Mimo, że pogoda jest taka technicznie trudna, tak bym powiedział. No też jest to błota dużo. Czyli co, zjazd turbacza fajny? Fajny, tak. Ciekawy, techniczny. Miejscami bardzo stromy. Upadek delikatny. Okay. Tam. Ale to się zdarza. A manetkę rozwaliłeś na, w upadku, czy nie, po prostu? Po analizie manetka to raczej wada fabryczna. Bo po prostu pękła sprężynka w środku. Zużycie znikome. Max 3 miesiące miała. Ścieżka rowerowa na Słowacji wzdłuż Dunaju. Coś pięknego. Muszę się zatrzymać. Coś pięknego. Dobry. Dzień dobry. O, no jest. Jedynie go. Dobrze. Ja się zdziwiłem, mówię, tam pod tą górę na tym śródcze rwie ktoś moje czołówka, kurczę, blade. Naprawdę. Wypoczęty dzisiaj, długo spałem, bo tak to sypiałem tam max 6 godzin te pierwsze noce, a dzisiaj tam bite 8. To tak jak ekipa, tak spotkałem, którą burzę gdzieś tam złapałem, mówię, o 17 skończyliśmy dzień, ale mówię, tak się wyspaliśmy dzisiaj, to kurna, taka noga. O, no, takie. Jest, dużo daje. Kurwa. Znowu pomyliła mi się ścieżka. Wczoraj też bardzo dobrze szło. Aha. Bo ponad stówkę wczoraj przejechałem, mimo tych trudnych warunków. No i dojechałem tu do Krynicy. Chyba trasa nie jest taka hardkorowa jak na początku. No, nie? Nie. Chociaż tam naprawdę było wszystko, trzeba było no tak. Podchodzić. A, więc szło podjechać. No, opony się zgały. No, ja przynajmniej mam opony takie bardziej no, szybkie, szutry. Teraz granica, zaraz jesteśmy na Słowacji.
padło. Cześć.